Ojcze, dziękuję Ci za to słowo. Uwielbiam Ciebie. Dziękuję Ci za słowa życia i słowa prawdy. Duchu proroczy, przenikaj ludzi. Przenikaj ludzi. Oramata kalarama sata kalarasa. Ojcze, dziękuję Ci za koncentrację. Koncentrację na Twoim słowie. Koncentrację na Twoim słowie. Amen. Amen. Jeszcze pozwólcie, chwila. Chcę dzisiaj do Was mówić o wierze w autorytet i wierze w moc w takim praktycznym wydaniu. Praktycznym. Kiedy modliłem się, dostałem takie przekonanie, aby właśnie o tym dzisiaj z Wami rozmawiać. I chcę rozpocząć w ogóle to, co mam Wam dzisiaj do powiedzenia, od takiej trochę większej analizy życia i postawy Gedeona. To jest akurat postać, która w moim życiu, ta historia, ona odegrała dużą rolę. Dużą rolę. Wiecie, jest coś takiego wśród chrześcijan, że do Biblii, do Starego Testamentu podchodzi się trochę tak, jak do książki historycznej, tak? Uczyliśmy się w szkole o Kościuszce, uczyliśmy się o Napoleonie, tak? No to czytamy sobie też tam o jakimś Noe, jakiś Gedeonie. Ale ja nie do tego zmierzam. Ja chcę, żebyśmy dzisiaj, przyglądając się na postawę, a raczej przeobrażenie Gedeona, odnosili to bezpośrednio do naszego życia. Do naszego dzisiaj. Biblia jest użyteczna dla nas dzisiaj. Zbawienie jest dzisiaj. Słowo bierzemy dzisiaj. Więc nie będziemy sobie czytali historii o Gedeonie w kontekście takim, że był sobie taki Gedeon, tak? Tylko proroczo będziemy oglądali nasze życie i w ogóle życie współczesnego Kościoła. Będę czytał trochę dzisiaj i będę się zatrzymywał na tym. Księga Sędziów, 6 rozdział, zaczniemy od 2 wersetu. Jeśli macie swoje Biblię, możecie otworzyć i czytać. Przeczytam od 2 do 6 na razie. A gdy się wzmogła przemoc Midiańczyków nad Izraelem, poczynili sobie synowie izraelscy przed Midiańczykami podziemne lochy w górach, jaskinie i warownie. I zdarzało się, że gdy Izrael zasiał, nadciągali Midiańczycy i Amalekici, ludzie ze wschodu, i napadali go. Rozkładali się u nich obozem i niszczyli plon ziemi aż do okolic Gazy. Nie zostawiali w Izraelu żywności ani owcy, ani wołu, ani osła. Gdyż nadciągali wraz ze swoimi stadami, z namiotami i przybywali tak licznie jak szarańcza, a zarówno ich, jak i ich wielbłądów było bez liku, tak iż gdy weszli do ziemi, spustoszyli ją. Zubożał wtedy Izrael bardzo przez Midiańczyków i wołali synowie izraelscy do Pana. Kiedy czytamy ten fragment, wyłania się obraz Izraela, który się boi. Izraela, który jest w totalnej defensywie. Zobaczcie, co się stało takim naturalnym modelem życia. Tak? Budowali sobie lochy, jaskinie, piwnice. Dla nich to była norma. To była norma. Zobaczcie, do jakiego momentu oni doszli. Musimy się schować, bo przyjadą Midiańczycy. Złupią nas, okradną. Nie będziemy mieli nic. Zabiorą nasz cały dobytek. Tak? I schodzili do swoich lochów i piwnic. Midiańczycy są odpowiednikiem demonicznych sił, a Izrael jest odpowiednikiem Kościoła dzisiaj. Chrześcijanie bardzo często żyją w dokładnie taki sposób, jak żył wtedy Izrael. Co prawda mówią, że jest inaczej, ale tak naprawdę w swoim życiu, w swoich decyzjach, w swoim codziennym życiu schodzą do lochów, schodzą do piwnic,
zabezpieczają, aby tylko nie było złupione. To, co mam, aby tylko schowam, aby nie było złupione. Obronię się, przetrwam. Kiedy popatrzymy na to proroczo, to tak naprawdę widać, że ten obraz jest powszechny. Co prawda, na różnego rodzaju konferencjach wszyscy mówią, że jest inaczej. Ale kiedy patrzymy w realne życie ludzi, to Kościół jest mega wycofany. Mega wycofany i się boi. Diabeł przychodzi, Ewangelia Jana 10:10, tak? Diabeł przychodzi, aby zażynać, wytracać, kraść. To się nie zmieniło i to się nie zmieni. To jest jego natura. On jest cały czas taki sam. Wiecie, to jest obraz Izraela wtedy, tak? W czasach Gedeona. I kiedy czytamy sobie dalej, bo mnie ta historia, ona odegrała, tak jak powiedziałem na początku, bardzo dużą rolę w moim życiu, bo teoretycznie ja przed moim nawróceniem byłem w takim miejscu, że wszyscy mówili, ty jesteś gość. Ty masz pozycję, masz kasę, jesteś w ogóle odważny, a ja w zdecydowanej większości udawałem odważnego. Z czymś sobie radziłem, a z czymś sobie kompletnie nie radziłem. Ale zakładałem maskę twardziela. Kiedy ja czytałem po raz pierwszy historię Gedeona, ja mówię, Boże, to ja. To ja. Jest wiele obszarów, w których nie robię czegoś do przodu, a schodzę do swoich lochów, schodzę do swoich piwnic. Oczywiście mam doktrynę usprawiedliwienia. Potrafię to nazwać, jakoś zepchnąć. Tak przez długi czas funkcjonowałem. Oczywiście nigdy bym się do tego nie przyznał. Bo uważałem w ogóle, że obnażenie pewnej słabości, jak to? To przecież równie cały obraz silnego, twardego gościa. Twardziela. Ale czytałem i widziałem, że tak jak funkcjonował Izrael, było mi to bardzo bliskie w moim życiu. Idąc dalej, od 7 do 10. A gdy synowie izraelscy wołali do Pana z powodu Midjańczyków, posłał Pan do synów izraelskich męża proroka, który rzekł do nich, tak mówi Pan, Bóg Izraela, ja wywiodłem was z Egiptu i wyprowadziłem was z domu niewoli i wyrwałem was z ręki Egipcjan i z ręki wszystkich waszych gnębicieli, których wygnałem przed wami, dając wam ich ziemię i rzekłem do was, jam jest Pan, Bóg wasz, nie lękajcie się bogów Amorejczyków, w których ziemi mieszkacie, lecz wy nie usłuchaliście mojego głosu. Lecz wy nie usłuchaliście mojego głosu. Zobaczcie, jak powszechnie wszyscy mówią, ważne, żebyśmy byli wykonawcami słowa. Bądźmy wykonawcami słowa. Znamy obietnicę. Znamy zakres wymiany krzyżowej. Powszechnie krzyczy o tym Kościół. Ale tak naprawdę, zobaczcie, tak jak oni mieli wcześniej informacje, bo te słowa padały wcześniej. Zobaczcie. Nie lękajcie się bogów Amorejczyków, w których ziemi mieszkacie. Bóg to do nich mówił. To było Jego słowo. Ale to słowo, ono nie było dla nich w praktyce ważne. Oni nie żyli tym słowem. Nie przyjęli go. Wiecie, to jest jakby ta normalna rzecz. Z jednej strony jest Bóg i mówi, nie lękajcie się tej ziemi. Ziemi Amorejczyków. Jest wasza. Z drugiej strony oczy Izraela zwrócone. Ojej, co ja tutaj mam? Znowu w tym roku najadą Midjańczycy. Znowu mnie oskubią. I teraz nieważne, czy oni chodzili do synagogi, czy nie chodzili do synagogi. Czy oddawali dziesięcinę z miętej kopru. Nieważne, nie ma to znaczenia, tak? Oni nie żyli w wierze. Nie żyli w wierze. Te słowa skierowane do nich zostały rozmienione na drobne, tak? Nie lękajcie się bogów Amorejczyków, w których ziemi mieszkacie. Lecz wy nie usłuchaliście mojego głosu. I dzisiaj jest podobnie. Ludzie nie żyją realnie z Bogiem. Nie żyją. Ludzie mówią, że żyją z Bogiem w większości.
ale nie żyją. Jego głos nie jest w stanie przebić się przez ich duszę, jeśli są skoncentrowani. Jeśli patrzymy na to, co widzialne, patrzymy na okoliczności, które są różne, nigdzie w Biblii nie odnajdujemy obietnicy, że po nawróceniu zmienią nam się okoliczności. Okoliczności będą różne. Jest pewna atmosfera ziemi, która tutaj towarzyszy, ale my nie jesteśmy z tej ziemi. Ale to jest inaczej, to nie jest tak, że nie pojawią się żadni Midjańczycy. Pytanie, co my z tymi Midjańczykami zrobimy? I dzisiaj jest tak, że na konferencjach Kościół mówi tak, wszystko mam w Jezusie, ale później wraca i pierwszą rzecz, którą zaczyna po konferencji, to robi spis inwentarza, który musi zabezpieczyć, żeby diabeł go nie okradł, albo żeby zabrał mu jak najmniej. Dlatego uważam, że ta historia, ona jest niestety, ale ona jest ciągle aktywna. Ciągle jest aktywna. Pomimo, że Izrael wtedy nie miał Ducha Świętego, to nie byli ludzie narodzeni z Bożego Ducha. Dzisiaj żyjemy w zupełnie innym przymierzu, tak? Mamy bezpośredni dostęp. Ale niestety okoliczności często są takie same. Kościół dzisiaj, jak się tak przygląda, dzielę się z wami swoimi obserwacjami, kompletnie nie czai perspektywy proroczej. Kompletnie. Proroctwa są sfałszowane, zhumanizowane, wymieszane dobro i zło, kwestie moralne, kupę też tematów związanych z ludzkimi zranieniami. Prorok czegoś nie przerobił i proroctwa, które głosi, to z tych bzdur wynikające z jego nieprzemienioną duszą, tak? I ranami, które ciągle są aktywne. Tak? No i te prorocze przekazy, które są przekazywane później, one są zniekształcone przez ilość bałwanów, tak? W tych osobach. Ale te słowa, te, które były wtedy kierowane do Izraelitów, nie lękajcie się. Nie lękajcie się. Zobaczcie, jak ważne jest, abyśmy cały czas mieli wzrok wpatrzony w Jezusa, w wymianę krzyżową, w Jego zmartwychwstanie. Powiedział, nie trwożcie się o nic. O nic się nie trwożcie. Co będziecie jeść, co będziecie pić, w czym będziecie chodzić. Wiecie, jaka jest praktyka? Zaufanie w Jego Słowo. Zaufanie. Jest mega ważne. Mega ważne. Co się dzieje dalej? 6, 11 rozdział. Przepraszam, 6 rozdział, 11 werset. Pewnego razu przyszedł anioł pański i usiadł pod dębem, który był w Ofra, a należał do Joasza, potomka Abiezera, podczas gdy Gedeon, jego syn Joasza, wyklepywał pszenicę w tłoczy winnej, aby ją zabezpieczyć przed Midjańczykami. Zobaczcie, to jest w ogóle taki, jaki to jest obraz. Siedzi człowiek, klepie pszenicę, aby ją schować przed złodziejami. Gdzie tu normalność życia? Gdzie tu w ogóle powołanie do obfitości, do panowania, do królowania? Siedzi sobie normalnie. To jest jego codzienna praca. To jest jego świadomość. Klepie sobie pszenicę, żeby ją schować, bo za chwilę przyjadą demony i mnie złoją. Obraz Kościoła jest często taki sam. Na konferencjach wszyscy mówią super fajnie, tak? Ale generalnie boją się za chwilę, że przyjdzie diabeł i ich złupi. Ja też, jeśli chodzi o Gedeona, to po swoim nawróceniu zobaczyłem, że jest sporo takich obszarów, w których jest jakiś system lękowy we mnie. Boję się podjąć decyzji. Usprawiedliwiam się, tak? Ale jestem wycofany. Bronię się, zabezpieczam teren. Ale prawda jest taka, że się boję.
Przejdę sobie, przejdę dalej. Wszystko się nie mieszczę na pulpicie, sobie poradzę. Bo bardzo mnie dotyka to, co się dzieje w ogóle w tej historii Gedeona dalej. On sobie siedzi, klepie sobie tą pszenicę w tłoczni, aby ją zabezpieczyć. I ukazał mu się anioł pański i rzekł do niego: Pan z tobą, mężu waleczny. Wiecie, mnie to rozwala. Bo patrzę na to, jak widzi nas Bóg. Nas, nowonarodzonych chrześcijan. My często siedzimy stłamszeni przez okoliczności. Coś tam sobie rzeźbimy, coś tam sobie chowamy. Boimy się dnia jutrzejszego. Przychodzi anioł pański, Duch Święty. Pan z tobą, synu waleczny. Waleczny? Waleczny? Gedeon waleczny? Jaki waleczny? Jak to się ma do tego, co było werset temu? Przecież w tych okolicznościach. On siedzi długie, chowa się, boi się. Jestem w stanie sobie wyobrazić jego myśli, tak? Gdzie schowam, ile zabiorą, ile ukradną. Pan z tobą, mężu waleczny. Wiecie, perspektywa nieba, a perspektywa ziemi to są w ogóle dwa odrębne światy. To są dwie odrębne rzeczywistości. Mnie to dotyka. Mnie to dotyka. Gedeon, jego umysł musiał być bardzo zaburzony. Bardzo. On widział tylko w ogóle jakiś chwilowy ratunek. Cóż tutaj, tak, żeby do jutra przetrwać, tak? Żeby wypłata była, żeby to, żeby tamto. Mężu waleczny. Co się dzieje dalej? 13 werset. A Gedeon rzekł do niego: za pozwoleniem, Panie mój, jeżeli Pan jest z nami, to dlaczego spotkało nas to wszystko? Gdzie są wszystkie jego cuda, o których opowiadali nam nasi ojcowie, mówiąc: czyż nie Pan wywiódł nas z Egiptu? Teraz zaś porzucił nas Pan i wydał nas w ręce Midiańczyków. To jest powszechny obraz Kościoła. Doświadczenie. Doświadczenie. Ludzie stawiają wyżej niż zaufanie w Jego Słowo. A bez wiary nic nie zadziała. Chrześcijanie w większości kompletnie nie znają serca Boga, są poranieni. Przypisują mu winę za wszystko zło, co ich spotkało. No zobaczcie, gdzieś, gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Gdzie byłeś teraz? Pan z tobą, mężu waleczny. Ho, 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 za pozwolenie. Zobaczcie, to pokazuje mi stan. Myślę, że Gedeon był, on się niczym nie różnił od tych rodaków. No i pokazuje w ogóle, w jakim w ogóle stanie był ten Izrael. Czekali, pogodzeni z porażką. Wyczekujący na porażkę. Tak naprawdę, oni się jej spodziewali. Oni na nią czekali, bo jak oni się zabezpieczali, to nie robili nic, żeby się przeciwstawić. Czekali, aż najadą i no może w tym roku zabiorą mniej. Co się dzieje w 14 dalej? Wtedy Pan zwrócił się do niego i rzekł: idź w tej mocy Twojej i wybaw Izraela z ręki Midiańczyków. Przecież to ja Cię wysyłam. Cały czas, słuchajcie, jak patrzę na to, porównuję sobie te okoliczności, w których siedział Gedeon i perspektywę widzenia Boga i odnoszę Gedeona do człowieka narodzonego z Bożego Ducha, do każdego z nas, które nas dotyczą te obietnice. Widać, jak wielki jest dysonans, kiedy patrzymy z perspektywy ziemi, z perspektywy tych okoliczności, tak? Dzisiaj powszechnym problemem Kościoła jest to, że Kościół nie zna swojej tożsamości. Że tak naprawdę recytuje się: tak, jestem z tobą dzisiaj w duchu, w okręgach niebieskich, tak, jesteśmy zjednoczeni. Ale co to oznacza? Co to oznacza? Pan panów i król królów, być zjednoczony z Bogiem, stworzycielem nieba i ziemi, panującym Bogiem. Tożsamość. Analiza tożsamości. To są rzeczy, które... Ja bardzo, wiecie, często rozmawiam z ludźmi w różnych okolicznościach. Wszyscy tak klepią, ale to się stało pewną religią.
Ja kiedy się nawróciłem i zacząłem sobie wzrastać w wierze, dowiadywać się poszczególnych rzeczy, dla mnie to było ważne. Mówię, Boże, w ogóle ja tu czytam, że ja jestem z nieba, ale ja w ogóle tak naprawdę to ja jeszcze tkwię w ziemi. Ja w ogóle muszę kompletnie zmienić moje myślenie. Ale jak zmienić moje myślenie? Ja muszę to rozważać. Muszę to rozmyślać. Muszę każdego dnia zanurzać się w tym. Jestem z Tobą zjednoczony. Zjednoczony, czyli jedno z Tobą. Jedno. Jedno z Tobą. Ty to stworzyłeś. Ty panujesz. Jestem z Tobą. Oglądałem się w różnych sytuacjach. Szedłem gdzieś, były jakieś przeciwwskazania, były jakieś trudności. W związku z tym, że byłem skoncentrowany na nim, od razu widziałem, okej, przyjmujesz postawę Gedeona, tak? Pan z Tobą, mężu waleczny. To mnie pionowało. To mnie pionowało, bo pokazywało mi to, że jakby jest różnica, że coś przyjąłem intelektualnie, ale nie żyję tym. Nie żyję tym. Jakąś wiedzę już zdobyłem, ale ta wiedza nie jest we mnie wbita. Nie jest we mnie wbita. Czytajmy dalej. 14. A nawet nie doczytałem, mam coś tam. 14-16. Wtedy Pan zwrócił się do niego i rzekł, iż w mocy Twojej i wybaw Izraela z ręki Midjańczyków, przecież ja Cię wysyłam. On zaś rzekł do niego, za pozwoleniem Panie mój, czy wybawił Izraela? Oto mój ród jest najbiedniejszy wśród Manesytów, ja sam zaś najmłodszy w domu mego ojca. A Pan rzekł do niego, ponieważ ja będę z Tobą, pobijesz Midjańczyków jak jednego męża. Tak, to jest to, co mówiłem Wam przed chwilą. Zobaczcie, ja kiedyś przyjąłem sobie pewne proste prawdy. Ja chodziłem sobie z tymi prostymi prawdami. Ja je wyznawałem, ja budowałem swoją wiarę, a później stawałem w nich w praktyce. Chodziłem i mówiłem. Gdziekolwiek stanie moja noga, tam Ty jesteś ze mną. Gdziekolwiek stanie moja noga, tam Ty jesteś ze mną. Gdziekolwiek stanie moja noga, tam Ty jesteś ze mną. Kiedy budowałem się tak, w swojej komorze. I później wchodziłem. I miałem 50 osób, których było mi przeciwne. Przejmowałem władzę, przejmowałem autorytet. Na tym miejscu. I ustalałem zasady. Było to również tak na spotkaniach biznesowych, w różnych okolicznościach. Ale ja wiedziałem. Najpierw się dowiedziałem. Później się z tym zgodziłem, uwierzyłem w to. Gdziekolwiek stanie moja noga, tam Ty jesteś ze mną. Przyjmowałem kolejne prawdy. Mogę siać nad każdą wodą. 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 Ja nie czytałem wtedy Biblii na akord. Nie przechwalałem się przed innymi osobami, czy w tym miesiącu przeczytałem ją drugi raz, czy trzeci. Słyszę takie tendencje, a później rozmawiam z ludźmi i widzę, że co z tego, jak prosta prawda nie jest wdrożona. Ja wyszedłem z założenia, że skoro wiem, że jestem zjednoczony z Bogiem, jestem z nieba, a idę w jakieś miejsce i towarzyszy mi lęk, to znaczy, że jestem w jakimś błędzie. Moja wiara jeszcze nie sięga. Ja, wiecie, ja bardzo szybko jakby rozumiałem, że nie ma potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie. Ale ja powiedziałem, że jakby nie zadowolę się takim miejscem. Nie zadowolę się takim miejscem. I bardzo często wracałem właśnie do tej historii jakby Gedeona, tak? No bo czytamy sobie dalej, 17:22. I odpowiedział mu, jeżeli znalazłem łaskę w Twoich oczach, to daj mi jakiś znak, że to Ty rozmawiasz ze mną. Nie odchodź stąd, aż wrócę do Ciebie i przyniosę Ci ofiarę z pokarmów i położę ją przed Tobą. A tamten rzekł, pozostanę tu, aż wrócisz. I poszedł Gedeon i przyrządził koźle oraz placki z jednej efy mąki. Mięso włożył do kosza, polewkę wlał do garnka i przyniósł do niego pod dom i położył przed nim. A anioł Boży rzekł do niego, weź mięso i placki, połóż na tej tam skale, a polewkę wylej i uczynił tak. Wtedy anioł pański wyciągnął laskę, którą trzymał w ręce i dotknął jej końcem mięsa i placków, a wtem buchnął ogień ze skały i strawił mięso i placki. Ale anioł pański zniknął z jego oczu. Gdy Gedeon przekonał się, że to był anioł pański, rzekł, ach, Panie Boże mój, przecież to anioła pańskiego oglądałem twarzą w twarz. Bardzo często chrześcijanie dzisiaj nie wierzą Bogu.
są wypełnieni niedowiarstwem. Wiecie, tak naprawdę, jak się porozglądamy, to każda definicja wiary, która panuje w świecie, to tak naprawdę nie ma nic wspólnego z wiarą. Ludzie mówią o wierze, ale w ogóle chodzi o coś innego. Bardzo często wiara to tak naprawdę nadzieja. Na coś byśmy liczyli. Ludzie mówią, wierzymy o coś. Wierzymy o coś, że Bóg coś zrobi. No nie. Wiara jest dzisiaj. Wiara jest dzisiaj. Ludzie zhumanizowali wiarę. Zhumanizowali ją. Tak ją dostosowali do tych toków, które tak naprawdę są bardzo daleko od wiary, tak? Ludzie oczekują znaków. Tak jak Gedeon tutaj, tak? Oczekują znaków i potwierdzenia. Ale wiecie co? Jezus to Słowo. Bóg to Słowo. Wiara Bogu to wiara w Jego Słowo. Sporo było takich wersetów, które brałem z Biblii i które na początku nie były dla mnie wygodne. Nie były wygodne dla mojego doświadczenia, nie były wygodne dla tego, co przeżywam. Nie wiedziałem, jak się za nie zabrać, jak to ugryźć. Ale bardzo szybko zgodziłem się z jedną rzeczą, że skoro moje doświadczenie jest inne, czy moje pojmowanie tego, tak, to ja jestem w błędzie. To ja jestem w błędzie. Wymieniam te toki myślowe na Twoje Słowo. Znaki i cuda nie mogą być ważniejsze niż sam Bóg. Nie mogą być ważniejsze. Jeśli jest problem z tożsamością, jeśli jest problem też z akceptacją, to bardzo często ludzie chcą się dowartościowywać poprzez znaki i cuda. Dowartościowywać się. Kiedy położę na kimś ręce, będzie uzdrowiony. Super. No teraz nie jestem w ten sposób bardziej z nieba, bo to nie buduje mojej tożsamości. Przyjąłem zastępczą ofiarę Jezusa. Uwierzyłem, że Jezus to Bóg. Spotkałem się z Nim. Narodziłem się na nowo. I jestem z nieba. Jestem z nieba. Bardziej, mi osobiście, bardziej zależy, żeby słyszeć Jego głos dzisiaj. Żeby mieć z Nim relację. Z tej relacji cały czas rośnie moje poczucie bezpieczeństwa. Pokój wewnętrzny, który mam. Bardziej mi zależy na tym, żeby On mnie zasilał świeżą obecnością, która mnie karmi, która jest realnie pokarmą, jest dla mnie życiem, niż pogoń za znakami i cudami. Ale pamiętam, jak wychodziłem na ulicę, głosiłem Ewangelię i tak naprawdę zastanawiałem się, a jak przyjdzie, żebym się pomodlił, będzie uzdrowiony czy nie będzie uzdrowiony? Co to jest? To w ogóle jest niewiara. Jakiś taki lęk przed jakąś twarzą moją. Ale ja nie mam twarzy. Ja umarłem. Żyje już nie ja, żyje we mnie Chrystus. Wiecie, to jest jakiś proces. To jest jakiś proces, który gdzieś przechodzimy, ale ja w którymś momencie sobie powiedziałem, Ty jesteś dla mnie najważniejszy, Jezus. Ty jesteś dla mnie najważniejszy. Ty, chociażby nikt mnie nie widział, Ty jesteś dla mnie najważniejszy. Nie gonię za znakami i cudami bardziej niż za Nim, bo wiem, że jak będę więcej z Nim, to znaki i cuda same przyjdą. One same będą. Lecimy dalej. 23, 24.
Lecz Pan rzekł do niego, do Gedeona: pokój z tobą, nie bój się, nie umrzesz. I zbudował tam Gedeon ołtarz Panu i nazwał go: Pan jest pokojem. Jest on jeszcze do dnia dzisiejszego w ofierze abiezerejskiej. To zaczyna być kluczowy moment w życiu Gedeona. Zobaczcie, jaki on przychodzi proces. Najpierw wylękniony, schowany, wycofany, okoliczności definiują jego życie, pretensje do Boga, w ogóle jeśli jesteś, gdzie byłeś, zobacz co nam się tutaj dzieje, ale to ja, Bóg, przyszedłem do ciebie, pokaż mi, daj mi znaki, pokaż, że to ty. Tak w końcu jakby coś do niego dociera, tak? Że jestem Bóg, jakiś głos Ducha Świętego się przebija do niego, poprzez słowo, poprzez obietnicę, tak? Coś zaczyna trafiać, tak? Co on robi? Budując ten pomnik, zgadza się z Bogiem i zaczyna wchodzić, powoli jeszcze, ale wchodzić w przestrzeń wiary. Pierwszy jego krok to jest. Coś się zaczyna zmieniać. Zostaje przy tych okolicznościach, które były. Zostaje przy tych doświadczeniach. To jest początek, ale bardzo ważny krok. Zgoda z Bogiem. Tak jak powiedziałem wcześniej, było wiele takich elementów w moim życiu, gdzie o czymś się dowiedziałem. Że Bóg jest taki, że Bóg uważa w ten sposób. Jeśli myślałem wcześniej, że jest inaczej, to pierwsza rzecz, musiałem się z tym zgodzić. Kiedy przychodziły objawienia do mojego życia, decyzje różne, wspominałem wam wcześniej też na warsztatach. Pamiętam jak a propos decyzji finansowych, które podejmowałem. Przez długi czas, mówiłem wam wtedy ostatnio, modliłem się: Boże, dziękuję Ci, że wyprowadzasz mnie z mojego Egiptu. Taka była moja modlitwa przez długi okres, kiedy funkcjonowałem w firmie, którą zbudowałem, ale w której wiedziałem, że jak zostanę, to jakaś część mnie będzie umierała. I przyszło przekonanie. Dla mojej duszy straszne, bo wyrywające z butów, tak? Zostaw to wszystko. I kolejny krok, przed którym stajemy w takiej sytuacji, to jest zgoda z Bogiem. Ja się nie zgodziłem wtedy z Bogiem w ciągu dnia. To był też proces, jak u Gedeona. Chodziłem, szukałem, modliłem się, czy jest jakieś inne rozwiązanie, może jakieś takie lepsze, taka droga na skróty, może nie tak hardkorowa, może nie tak radykalnie, może jakieś, da się to, na pewno się to pogodzić, że Bóg jest wszechmogący. Zobaczcie, jak my słyszę, Bóg ma jakiś plan, no właśnie ma plan. Przemówił do mnie. I teraz pytanie. Czy wrócę, będę chował się w swoich lochach? No jak to, ale ja przecież to przez tyle czasu budowałem, generalnie tak, nie mówię, co dalej? Czy powiem, okej. Okay. Zgadzam się z Tobą. To są bardzo ważne rzeczy, na których w praktyce Kościół bardzo często się ślizga. Stąd powstały te wszystkie takie fałszywe w ogóle doktryny, że Bóg ma plan, że Bóg to czy tamto, czekaj, Bóg zrobi to. Zgoda z Bogiem i wejście w ogóle w przestrzeń wiary. Co się dzieje dalej? 25-26. Tejże nocy rzekł Pan do niego: weź cielca z bydła twojego ojca i drugiego siedmioletniego cielca i rozwal ołtarz Bala, który należy do twojego ojca, i zetnij słup, który jest przy nim. A zbuduj dla Pana Boga twego na szczycie tej warowni ołtarz z ułożonych kamieni i weź drugiego cielca i złóż całopalenie na drwach ze słupa, które ściąłeś. Gedeon zgadza się z Bogiem. Postanawia wejść w przestrzeń wiary. Od razu Bóg daje mu strategię działania. Bez zgody z Bogiem, bez decyzji, że postanawiam Ci wierzyć, on by nic nie słyszał. Tłukłby tą swoją pszenicę. Czy Bóg by mówił? Bóg pewnie mówił, tak jak posyłał anioła, tylko on nie był w stanie tego przyjąć, bo jego głowa była skoncentrowana: pszenica, Midjańczycy, jeszcze 3 kilo, 3 worki, schować, nie schować, złupią, nie złupią.
Teraz postanawia. Zgadzam się. Nie lękam się. Wchodzę w to. Nie wiem w co, ale wchodzę w to. Nie rozumiem. Jest to inne niż moje doświadczenie. Przychodzi strategia działania, tak? Zaczyna się konkretny Boży ruch. Zobaczcie, no i Gedeon z człowieka wycofanego, który zabezpieczał pszenicę, tak? Zaczyna się powoli stawiać w ogóle odważnym człowiekiem czynu, tak? Zaczynają się powoli manifestować, materializować te słowa Pan z Tobą, mężu waleczny. No bo co się dzieje dalej? 27-28. Gedeon wziął więc 10 mężów spośród swoich słów i uczynił, jak mu Pan powiedział. Ponieważ jednak bał się domowników swego ojca i obywateli miasta, aby uczynić to w dzień, uczynił to w nocy. Czy wiecie, to też generalnie jest tak, że to jest proces. On postanawia wejść w przestrzeń tej wiary, tak? Kierunkowo idzie, robi to samo, ale to nie wszystko od razu jest takie jakby idealne, ale podejmuje decyzję, wchodzi to, tak? A gdy wstali wcześniej rano obywatele miasta, oto ołtarz Baala był zburzony, a słup, który był obok niego, ścięty. Na nowo zaś zbudowanym ołtarzu złożone było całe upalenie z drugiego cielca. Co on robi? Po tym, jak się zgodził z Bogiem i wszedł w przestrzeń wiary, tak? Odważnie występuje w wierze przeciwko istniejącemu, bałwochwalczemu systemowi w ogóle religijno-politycznemu. To nie była prosta rzecz, tak generalnie. Tam czcili Baala. Dzisiaj też chrześcijanie też mają swoich Baali. Chociaż inaczej ich nazywają. I próbują ich wyciągać nawet z Biblii, to niektórzy, ze słowa. Występuje odważnie. Zobaczcie. Chwilę temu chowa się w jaskiniach, chowa się w lochach. Zaczyna wierzyć Bogu. Postanawia, że będzie wierzył. Bo to jest proces, tak? Dostaje strategię, co ma zrobić. Idzie, realizuje ją. I to od razu jest gruby kaliber. To nie jest to tamto. Występuje w wierze przeciwko całemu systemowi, w którym żyje, w którym się wychował. Zobaczcie, co się dzieje dalej. 29-30. Mówili wtedy jeden do drugiego. Któż to uczynił? A gdy przeprowadzili do chadzenia, powiedzieli, uczynił to Gedeon, syn Joasza. Wtedy rzekli obywatele miasta do Joasza, wyprowadź swego syna, niech zginie, gdyż zburzył ołtarz Baala i ściął słup, który był przy nim. Gedeon uderza z Bożej inspiracji w największą świętość religijną, tak? W Baala. I co to powoduje? Masowe oburzenie mieszkańców. Automatycznie żądają wyrzucenia go ze swojej społeczności. I zabicia. Religia zawsze w takiej sytuacji atakuje. Tak? Czy okoliczności, one znowu, gdybyśmy spojrzeli, tam chował pszenicę, no nie są sprzyjające, tak? Zgodził się z Bogiem. Postanowił wejść w przestrzeń wiary. Wchodzi. Od razu jest atak. Chcą go zabić. Ciekawy jest werset kolejny, 31. I rzekł Joasz, do wszystkich, którzy stali przy nim. Czy chcecie walczyć o Baala, czy chcecie go ratować? Kto niego będzie walczył, do rana zginie. Jeżeli jest Bogiem, niech sam o siebie walczy. Przecież to jego ołtarz został zburzony. Bóg przemawia do ludu przez usta Joasza, ojca Gedeona. I to jest również proroczy obraz Bożego ojcostwa i ochrony, która jest. On był w tym momencie sam. Ojciec, tak po ludzku, w naturalnym wymiarze, był częścią tego systemu. Zresztą to na jego terenie chyba stał ten Baal. W tym momencie padają pewne słowa mądrości, które ratują
jakby Gedeona z tej sytuacji. Jest to prorocza informacja w ogóle ochrony Bożego Ojcostwa. I co w ogóle następuje w tym momencie? Gedeon wcześniej słaby, schowany, a teraz po tej sytuacji, tego dnia nadano mu imię Gedeonowi, Jerubal, powiadając, niech sam Baal walczy z nim, gdyż zburzył jego ołtarz. Gedeon staje się człowiekiem wpływu. Właśnie w tym momencie. W tym momencie. Już nie jest jednym z wielu, takim samym jak oni, schowanym pod drzewem, tłukącym tam tą pszenicę i chowającym, marudzącym, narzekającym. Zgodził się z Bogiem. Odebrał Boże prowadzenie, strategię działania. Stanął w wierze, wykonał, zajmuje miejsce wpływu. Kiedy anioł pański wcześniej powiedział do niego, że ty poprowadzisz, tak? Gdzie w jego głowie mogła pojawić się najmniejsza jakby taka okoliczność? Przecież on nie miał wtedy nic z przywódcy. Nie miał żadnego takiego doświadczenia. Siedział i myślał, aby przetrwać. Zgodził się z Bogiem, uwierzył w jego słowo. I stał się człowiekiem wpływu. 33 werset. Wtedy zebrali się razem wszyscy Midjańczycy i Amalekici i ludzie ze wschodu, przeprawili się i rozłożyli się obozem w dolinie Jezreel. Od tego momentu, zobaczcie, bo to są jakby bardzo fajne fazy. Chciałbym, żebyście proroczo to widzieli. On już powstał do tego, że zaczął ufać Bogu, że stał się człowiekiem wpływu, jest rozpoznawalny, zmieniono mu imię, to jest też prorocza informacja. On już nie jest Gedeon, jest Jerubal, tak? I teraz, od tego momentu, obserwujemy jakby drugą fazę. Tu zaczynają już na niego napierać połączone siły demoniczne. Tu jest napisane. Tu już nie jest kwestia tego najbliższego otoczenia, w którym on był, i tych decyzji, które podejmuje w swoim ogródku, tak? To już załatwił, wszedł wyżej, na inny pułap i teraz, tak? Zaczynają najeżdżać Midjańczycy, Amalekici i ludzie ze wschodu. Wchodzi w kolejną płaszczyznę duchową. W kolejną przestrzeń. Połączone siły demoniczne, tak? Nie dziw się więc. My się w ogóle musimy widzieć takie rzeczy, żeby się też nie dziwić, że jeśli stajemy się realnym głosem, Bożym głosem, człowiekiem Bożego wpływu, tak? Że zaczynamy zauważać wzmożone aktywności demonicznych sił. One są. To mniej więcej tak działa. Diabeł się boi. Widzi człowieka wpływu. Jak to? Przecież wcześniej się bał, a teraz wstał. I to wstał z przytupem. Od razu trzasnął w największą w ogóle ich religijną świętość, tak? Co mu się stało, tak? Jest druga faza. Napierają w ogóle demoniczne siły. Przeczytajmy teraz dłuższy fragment. 34-40. Lecz Gedeona ogarnął duch pański, tak i zadał w trąbę i skrzyknęli się wokół niego potomkowie Abiezera. Wtedy rozesłał posłańców do wszystkich Manasesytów i również ci zebrali się wokół niego. Wysłał też posłańców do Aszerytów, do Zebulonitów i Naftalitów i ci wyruszyli na ich spotkanie. Wtedy rzekł Gedeon do Boga, jeżeli wybawisz moją ręką Izraela, jak obiecałeś, to ja rozłożę runo wełny na klepisku. Jeżeli rosa będzie tylko na runie, a cała ziemia wokoło pozostanie sucha, to będę wiedział, że wybawisz moją ręką Izraela, jak obiecałeś. I tak się stało, gdy bowiem wstał na zajutrz i ścisnął runo, wymiótł z runa tyle rosy, że czasza była pełna wody. Lecz Gedeon rzekł jeszcze do Boga, niech nie zapłonie gniew Twój na mnie, że jeszcze raz się odezwę. Niech jeszcze raz wypróbują to na runie. Niech tylko runo pozostanie suche, a na całej ziemi wokoło będzie rosa. I uczynił tak Bóg tej nocy. Tylko runo było suche, a na całej ziemi wokół była rosa. Gedeon, co prawda, jest już w innym miejscu, ale on jest nadal w procesie. To nie jest tak, że on w tym momencie bezgranicznie ufa Bogu. Przecież Bóg mu powiedział już wcześniej, że wyprowadzi jego ręką, tak? Izraela, że obroni. Ale co robi dalej Gedeon, tak? Co prawda nie schodzi już do lochów, tak? Ale stawia runo.
oczekując od Boga znaku, oczekując potwierdzenia. Więc jest to proces. On sobie w tym rośnie. On sobie w tym jest. Bardzo często ludzie wycofują się, ponieważ przychodzi do nich diabeł z takim przekonaniem: twoja wiara nie jest taka idealna, nie jest taka jak wiara Chrystusowa. O, to lepiej się w ogóle wycofać i nic nie robić. No nieprawda. Żyjemy z wiary w wiarę. Kiedy zgadzamy się z Bogiem, podejmujemy decyzję, stajemy w wierze, wchodzimy w kolejny etap, wchodzimy w kolejną przestrzeń. On tutaj jeszcze, zobaczcie, tam już jest człowiekiem wpływu. Nabierają teraz nowa płaszczyzna, nowe zagrożenia, nowe połączone siły demoniczne, tak? On staje, z jednej strony już jakby wszedł w to, ale no, jeżeli na pewno to ja, to niech będzie tak. Ma dowód, dalej, no ale nie obraź się, ale tak wiesz, tak jeszcze raz. Słuchajcie, znamy to, tak? Znamy to z naszego życia wzrostowego. Znamy to generalnie. Rozmawiam z ludźmi, wiem jak to przybyło, wiem jak wyglądało moje życie wzrostowe. Szukamy, dostajemy jakby informacje, ale czy na pewno, czy mnie to dotyczy? Może jakoś inaczej, może coś jeszcze. Zwątpienia, pomimo prostych, pewnych prawd. Nigdy Cię nie zostawię, nigdy Cię nie opuszczę. Gdziekolwiek staniesz, tam ja jestem z Tobą. Ale czy na pewno tam, w tym miejscu? Jego wiara, Gedeona wiara, systematycznie rośnie. Wskutek tych decyzji, które podejmuje. Zgadza się z Bogiem. Wchodzi w kolejne przestrzenie. 7 rozdział. 1:8. Dłuższy fragment przeczytam. Jerubaal, to jest Gedeon, wraz z całym swoim zastępem, wstał wcześnie rano, już po tych dwóch kolejnych runach, i rozłożyli się obozem u źródła Harod, zaś obóz Midiańczyków miał na północ od wzgórza More w dolinie. I rzekł Pan do Gedeona: zaliczny jest przy Tobie zastęp, abym wydał Midiańczyków w ich ręce. Bo Izrael wynosiłby się ponad mnie, powiadając: sami się wybawiliśmy. Znał ich naturę. Wiedział, że przestali żyć z Bogiem. Wiedział, że Kościół mówi o Jezusie, ale przestał Go słuchać. Przestał wdrażać Jego prawdy. Przestał zwracać uwagę na Jego prawdy. Humanizm, dobro i zło, moralność wkradły się do Kościoła i zastąpiły Jezusa takim, jakim On jest naprawdę. Każ więc ogłosić ludowi tak, aby usłyszał: kto bojaźliwy i lękliwy, niech zawróci. I dokonał Gedeon przeglądu, wskutek czego zawróciło z zastępu 22 tysiące, a pozostało 10 tysięcy. Było ich 32 tysiące na początku, jak się zebrali. 22 tysiące zawróciły, pozostało 10 tysięcy. I rzekł Pan do Gedeona: jeszcze zastęp jest zaliczny. Sprowadź ich w dół nad wodę, a zamiast Ciebie ja ich tam wypróbuję, o którym Ci powiem. Ten pójdzie z Tobą, pójdzie z Tobą. Żaden z tych, o którym Ci powiem, ten nie pójdzie z Tobą, nie pójdzie. Sprowadził więc zastęp nad wodę. Wtedy rzekł Pan do Gedeona: każdego, który chłeptać będzie wodę językiem, jak pies chłepce, odstaw osobno. Tak samo każdego, który klęknie na kolana, aby pić. A liczba tych, którzy chłeptali wodę z ręki przy ustach, wyniosła 300 mężów. Zaś cała reszta zastępu klękała na kolana, aby napić się wody. I rzekł Pan do Gedeona: przez tych 300 mężów, którzy chłeptali wodę, wybawię was i wydam Midiańczyków w Twoje ręce. Cała zaś reszta ludu niech idzie, każdy do swojej miejscowości. Zabrali tedy z sobą żywność dla zastępu i swoje trąby, resztę zaś mężów izraelskich odesłał do domów, lecz owych 300 mężów zatrzymał. A obóz Midiańczyków miał poniżej od siebie w dolinie. W tym dłuższym fragmencie w ogóle zaczynamy widzieć Gedeona, tak, jakiego już takiego stratega poddanego Bogu. On jest strategiem, ale jest poddany Bogu. Słucha. Zaczyna słuchać wyraźnie, co Bóg mówi. Kiedy wchodzimy w przestrzeń wiary, zgadzamy się z Bogiem, tak? Ta strategia i kolejne informacje do naszego pierwotnego, kierunkowego objawienia, one się pogłębiają.
One są coraz bardziej szczegółowe. Tu już przyjmuje Gedeon konkretną instrukcję, tak? Jego armia zmniejsza się tak naprawdę z 32 tysięcy ludzi do 300 ludzi. Co to oznacza, prorocze? Gedeon jest rozbrojony z naturalnych możliwości. Jest rozbrojony. 32 tysiące na tamtą grupę. No, można by było powiedzieć, którzy mają lepsze umiejętności. Kiedy ma ich już 300, muszą ufać Bogu. On musi ufać Bogu. Naturalnie to jest niemożliwe. 300 przeciwko połączonym demonicznym siłom Midiańczyków, Amoryjczyków i ludzi ze wschodu, którzy od lat, którzy w ogóle najazdy wiązały się z mega lękiem u nich, bo ich łupili, grabili. Zobaczcie, to jest jakby prorocza informacja. Kiedy ufasz Bogu, wchodzisz w miejsce wiary, nie patrz na okoliczności, nie patrz na naturalne zdolności. Wszyscy musimy z tego pokutować. Każdy z nas ma jakieś obdarowania, ma jakieś talenty, ale jeśli będziemy budowali na tym, co naturalne, to nie będziemy bazowali na tym, co ponadnaturalne i co z nieba. Kiedy w pierwszej kolejności staniemy na tych 300, staniemy na tych ponadnaturalnych, ufam Tobie, nie rozumiem intelektualnie tego kierunku, wiem, że w 300 nie jestem w stanie w naturalny sposób pokonać tej armii, ale Ty powiedziałeś, że ją pokonam, wchodzę w to miejsce. Dopiero wtedy nawet te naturalne okoliczności, czy te w ogóle talenty, które ludzie mają, one zaczynają też, bo one są przeprowadzone przez krzyż i zaczynają wtedy jakby wspomagać to ponadnaturalne. Ale ponadnaturalne musi być pierwsze. Zobaczcie, co Bóg powiedział. Gdybym posłał tych 32 tysięcy, tak? To mówiliby, że sami pobili, że wygrali. Zależność od Boga. Zależność od Jezusa. Zaufanie. Zaufanie Mu. 300. Gedeon więc zgodził się z Bogiem, tak? Z Jego słowem i Mu zaufał. I teraz zobaczcie, bo to wszystko w ogóle rośnie. To wszystko jest takie piramidalne. Cała w ogóle ta akcja, to przeobrażenie, ta historia w życiu Gedeona, tak? On już się z tym zgodził. Jest w tych 300. Nie wie dalej, nie rozumie. No nie wie jak jeszcze. I co w ogóle Bóg mówi dalej? To jest mega mocne. Tejże nocy rzekł Pan do niego: wstań, wtargnij do obozu, gdyż wydałem go w ręce Twoje. Mnie to rozwala. Jestem w ogóle wyczulony na Jego głos. Nie chcę, aby Jego słowa mi uciekały. Czy On tutaj mówi: zastaw się, obroń się, okopiecie się, będziecie coś tam strzelali z góry? Mówi: nie. Wstań i wtargnij do obozu. W 300. Wtargnij. I mówi jeszcze jedną ważną rzecz, która dotyczy wiary, z którą Gedeon się musi zgodzić. Wydałem go. On mówi: wydam go. To jest wyrok z nieba, który Gedeon musi uwierzyć. Wiara jest dzisiaj. On musi uwierzyć, że obóz został wydany w jego ręce, a nie że będzie wydany. Wiecie, jak patrzę na życie wielu chrześcijan, tak? Letnich, takich wycofanych, wiecie, takich zalęknionych, oni od razu w takiej sytuacji powiedzieli, kto jest niemądre. To na pewno nie głos Ducha Świętego. Poczekajmy w ogóle na Boże poruszenie, na Boży głos. Poczekajmy, co Bóg zrobi w tej sytuacji. Ale Boża strategia jest taka: zaufaj mi, wstań i wtargnij do obozu. Nieważne, czy będziesz sam przeciwko tysiącom, dziesiątkom tysięcy. Bo ja będę z Tobą, mężu jaki? Waleczny. Mężu waleczny.
ten proces przeobrażenia życia i życia z wiary w wiarę, budowania w ogóle swojej wiary, jest on mnie bardzo buduje. Wiecie, bo my często patrzymy z tej perspektywy. Kiedy Gedeon by dzisiaj patrzył, jak pakował tą pszenicę i ją chował, i Bóg by mu powiedział wtedy więcej. Wejdziesz, wiesz, w 300, w ogóle zmucić się, w ogóle tamtych, jeszcze po drodze w ogóle rozwalisz pomnik Baala. On by uciekł. On nie był gotowy w ogóle tego usłyszeć. Wiesz, by w to nie uwierzył. To jest proces, do którego musiał dojść. Małymi krokami i decyzjami. Budując swoją wiarę. Krok po kroku. 10:12. Lecz jeżeli się boisz wtargnąć, to podejdź najpierw wraz ze swoim gierkiem pulą pod obóz. Posłuchaj, co tam mówią, a potem nabierzesz otuchy i wtargniesz do obozu. Poszedł wtedy wraz ze swoim gierkiem pulą aż ku samym zbrojnym, którzy byli na skraju obozu. Midianczycy zaś i Amalekici oraz synowie wschodu rozłożyli się wszyscy w dolinie w takiej ilości jak szarańcza, a ich wielbłądów było bez liku, jak piasek nad brzegiem morza. W ogóle Bóg ma świadomość, że Gedeon jest w procesie, tak? Ale daje mu szczegółową instrukcję, tak? To jest jakby w wyniku tego zaufania, że Gedeon w ogóle staje z tym, że podejmuje te decyzje, tak? Jego te jakby informacje, one się jakby coraz bardziej poszerzają. Co czytamy dalej? 13:14. A gdy Gedeon tam podszedł, oto jeden wojownik, to jest też bardzo, bardzo ważne i bardzo mocne, opowiadał swojemu towarzyszowi, co mu się śniło. Mówił: oto śniło mi się, że bochenek jęczmiennego chleba wtoczył się do obozu Midiańczyków, dotarł do namiotu i ugodził weń tak, że się opalił i całkowicie przewrócił i namiot upadł. A towarzysz jego odpowiedział: nic to innego, jak tylko miecz Gedeona, syna Joasza, męża izraelskiego. Bóg wydał w jego ręce Midiańczyków i cały obóz. Zobaczcie, on idzie w wierze. O coś już jego wiara sięga. O pewne rzeczy jeszcze nie. Głowę musi mu to ryć. Jest ich 300. Dochodzi pod ten obóz. Widzi w ogóle wielbłądów, których jest tyle jak piasku nad brzegiem morza, tak? I w ogóle przeciwnika, którego jest dużo jak szarańcza. Co w tym momencie przychodzi dodatkowo? Przychodzi do niego dodatkowo, jeśli Gedeon jest posłuszny i szykuje się do działania, od razu dostaje też potwierdzenie ze strony perspektywy proroczej. Perspektywa prorocza. Pojawia się prorok, prawdziwy prorok, który wzmacnia jego wiarę. On już sam coś w tej komorze w ogóle przerobił. On już wie, że on tam pójdzie. On już usłyszał. Wstań i wtargnij. Poszedł, zobaczył jeszcze. Oczy mu się pewnie wywróciły. I przychodzi prorok i mówi. Prawdziwa perspektywa prorocza w ogóle zgadza się z tym, co już jest w nim. Zgadza się z jego objawieniem w ogóle. I pcha go dalej. Buduje jego wiarę. Wzmacnia go. I teraz słuchajcie. Tu jest jakby kluczowe właśnie słowo w 15 wersecie. Gdy wtedy Gedeon usłyszał opowiadanie tego snu i jego wykład, oddał cześć Bogu. Potem powrócił do obozu izraelskiego i rozkazał: wstańcie, gdyż Pan wydał w wasze ręce obóz Midiańczyków. Dla mnie to jest mega mocne. On nie powiedział do nich: chodźcie, powalczymy. Jest duża szansa, że wygramy. Po to tu przyszliśmy. On użył tego samego słowa, które wcześniej powiedział Bóg. Pan wydał. On to powiedział w wierze. On już wiedział. Miał wewnętrzne przekonanie. Głos Ducha Świętego mówił: wstań i wtargnij do obozu. Perspektywa prorocza mu to potwierdziła. Stanął w wierze. Już był nie do wyrwania. Już był nie do zachwiania. Wstawajcie. Idziemy. Idziemy. Tak? Wstańcie, gdyż Pan wydał w wasze ręce obóz Midianczyków. Doszedł do miejsca absolutnego zaufania Bogu. Tak?
uwierzył, że za chwilę w 300 pokonał liczny obóz wroga. Tak? 16:20. Potem podzielił tych 300 mężów na trzy chówce, kazał im wszystkie wziąć do rąk trąby i puste dzbany oraz pochodnie do środka dzbanów. I rzekł do nich, patrzcie na mnie i róbcie to, co ja. Staje się w ogóle przywódcą. Patrzcie na mnie, róbcie to, co ja. Oto ja pójdę na sam kraj obozu. Co ja robić będę, to i wy róbcie. Gdy zadmę w trąbę, ja i wszyscy, którzy są ze mną, wtedy i wy zadmijcie w trąby wokół całego obozu i zawołajcie za Pana i za Gedeona. Gdy wtedy Gedeon wraz ze 100 mężami, którzy byli z nim, dotarł na skraj obozu, na początku środkowej straży nocnej, a właśnie rozstawiano straże, zadali w trąby i rozbili dzbany, które mieli w rękach. Wtem zadały w trąby trzy chówce i potłukli dzbany, pochwycili w swoje lewe ręce pochodnie, a w prawe ręce trąby, aby zatrąbić i zawołali. Miecz dla Pana i dla Gedeona, tak? Stanął w miejscu wiary i przychodzi ponadnaturalna strategia z nieba. On się staje w tym momencie prawdziwym przywódcą i prawdziwym pionierem. On już wie. On już się nie domyśla. On już się nie zastanawia. Jeszcze chwilę temu widział, że jest 300 ich i liczne grono przeciwnika. Zaufał i już wie. Od razu wie, w jaki sposób osiągnie sukces w tej sprawie. 21. Lecz zatrzymali się wszyscy tam, gdzie stali wokół obozu. W obozie zaś wszyscy biegali wokoło, krzyczeli i uciekali. To jest w ogóle znamienne, tak? Armia Gedeona, powiedzmy, w ataku, tak? Działa. Bo to nie jest jakby atak zbrojny, taki typowy. Działa. Boży ludzie przechodzą do ataku, więc tak? A w zastępach diabelskich następuje zamieszanie. Zamieszanie następuje. Popłoch, tak? Wszyscy biegali wokoło, krzyczeli i uciekali. Stanął w miejscu wiary, w ponadnaturalny, zaufał ponadnaturalne. 22-25. Gdy zaś zadeło owych 300 tron, Pan sprawił, że jeden raził drugiego mieczem w całym obozie i rzucił się obóz do ucieczki, aż do Betrzyta w kierunku Serera, aż do krańca Ebel-Mechola koło Tabat. Skrzyknęli się wtedy mężowie izraelscy z plemion Naftaliego, Aszera i całego plemienia Manasesa i puścili się w pogoń za Midianczykami. Wtedy Gedeon posłał gońców poprzez całe pogórze efraimskie z rozkazem: stąpcie, aby zabić drogę Midianczyków i odetnijcie im dostęp do wód aż po Betbara nad Jordanem. Skrzyknęli się wtedy wszyscy mężowie efraimscy i odcięli dostęp do wód aż do Betbara nad Jordanem. Wzięli wtedy do niewoli dwóch książąt midiańskich, Oreba i Zeba. Oreba zabili na skalę Oreba, a Zeba zabili przy tłoczni Zeba i gonili Midiańczyków, a głowę Oreba i Zeba przenieśli do Gedeona na tamten brzeg Jordanu. Finalnie ścinają głowy dwóm demonicznym zwierzchnościom. Rozwalają ich. Ścinają z głowy demonicznym zwierzchnością. Cała ta historia, jej proroczy przekaz, one by nigdy nie wystąpiły, gdyby Gedeon nie zgodził się z Bogiem i nie postanowił wierzyć Bogu wbrew wszystkim naturalnym okolicznościom. Wszystkim naturalnym okolicznościom. Słuchajcie, ja celowo wybrałem ten fragment, ponieważ tak jak powiedziałem na początku, chcę dzisiaj mówić o wierze w autorytet i wierze w moc. Bo my żyjemy w czasach Nowego Przymierza. Innego niż żył Gedeon. Ale zasady dotyczące wiary, zasady dotyczące zgody z Bogiem, zaufaniu w Jego Słowo, że jeśli Jego Słowo, jeśli Jezus mówi tak, to jest tak i amen. I ja postanawiam, chociaż tego nie rozumiem, ale podejmuję decyzję, że ja to wdrażam w życie. Mówię, Ojcze, dziękuję Ci, że właśnie ja jestem wykonawcą tego słowa. Przez wiarę. Nie przez intelektualne rozumienie. Kościół dzisiaj nie jest świadomy autorytetu. Nie jest świadomy władzy, która została przekazana. W Ewangelii Mateusza 28:18 czytamy: dana mi jest wszelka władza. Tam w niektórych tłumaczeniach jest słowo moc.
Ale tam nie jest słowo dynamis, tylko tam jest słowo eksusja. Dana mi jest wszelka władza na niebie i na ziemi. Idąc tedy nauczajcie. Idąc tedy. Bądźcie, czyli co? Czyli bądźcie aktywni. Korzystajcie z tej władzy. Korzystajcie z tego autorytetu. Wy, którzy jesteście ze mną zjednoczeni. Jesteście jedno ze mną. Jesteście we mnie i ze mnie. Dana mi jest wszelka władza. Wszelka władza. Na niebie i na ziemi. Jeśli narodziłeś się z Bożego Ducha, tak? Jesteś jedno z tym, któremu dana została wszelka władza. Będąc w Chrystusie, jesteśmy prawowitymi. Prawowitym władcą. Każdy z nas. Każdy z nas. To nie jest kwestia tego, czy my odczuwamy władzę. To nie jest kwestia. Ja mówiłem też ostatnio w kościele w Warszawie. Miałem takie prorocze słowo. My władzy dzisiaj nie szukamy. Wiecie, mnie na przykład bawi, jak przeglądam sobie różne religijne zajawki takie i widzę, wiecie, poznaję ludzi. Oni coś tam na początku w ogóle są gorliwi dla Boga. Później przychodzi jakieś takie szukanie władzy, ale takiej władzy cielesnej. Ten zostaje, nie wiem, biskupem, ten pastorem. Od razu się prężą. Pierś, porter, teraz jestem taki, jestem taki. To są bzdury, to są niezrozumienie. Niezrozumienie w ogóle służby i odpowiedzialności. Władzy nie szukamy. My mamy uwierzyć, że mamy tą władzę dzisiaj. Że każdy z nas, narodziliśmy się z Jezusem. Mamy władzę. Władza została nam przekazana. Proszę słowa do Jeremiasza. Daję ci władzę nad narodami, nad królestwami. Abyś wykorzeniał, wypleniał, niszczył, burzył, odbudowywał i sadził. Ta władza jest też dana w ogóle jakby po coś. Możemy coś z nią zrobić. To nie jest tak, że musimy. Że władza nam zostanie odebrana. To nie o to chodzi. Ale jeśli my w ogóle, żeby wykorzystać tą władzę w naszym życiu, żeby wykorzystać tą władzę w naszej służbie, to my musimy pojąć, że w ogóle przede wszystkim, że ona jest. I teraz nieważne, kto miał ile porażek do tej pory. Nieważne. Te porażki nikogo nie definiują. Władza została dana. Podoba mi się, znaczy, jest taki fragment jeszcze w Ewangelii Marka 13:34. Jezus mówi tak, jest to tak, jak u człowieka, który zostawił swój dom, dał władzę sługom swoim, każdemu wyznaczył zadanie poprzez pragnienia, tak? A odźwiernemu nakazał, by czuwał. To prorocze odwołanie do Ducha Świętego. Obejrzyjcie to proroczo, tak? Zostawił swój dom. Jezus poszedł na krzyż, zmartwychwstał, tak? Wstąpił do nieba. Zostawił tą ziemię nam tutaj. Sługom swoim. Zostawił nam tą władzę. Zostawił nam tą władzę. Poprzez pragnienia mamy dostęp do zadań, które chcemy wykonywać. Tak? I mamy Ducha Świętego, który jest tutaj z nami. Jedyne, co możemy w jakiś sposób się pozbawić, to jeśli diabeł nas okłamie i zaczniemy szukać władzy, nie będziemy z niej korzystali, tylko będziemy chcieli w jakiś enigmatyczny sposób zasłużyć sobie na nią. Żyjemy w czasach łaski. Otrzymaliśmy władzę. Jezus jest w niebie. Duch Święty jest tutaj. A my jesteśmy prawowitymi władcami. Musimy wiedzieć, jak z tego korzystać, tak? Oczywiście nie mamy władzy nad ludzką wolną wolą, tak? Bo ona tak nie sięga i Bóg też w ten sposób nie działa. Ale mamy władzę nad demonicznymi siłami, nad demonami, tak? Które zniewalają tych ludzi. Władza została przekazana. I drugi fragment, czy druga część, a propos mocy. Z Dziejów Apostolskich 1:8. To jest też, uważam, że fragment, który został w ogóle, to jest słowo i chrzest w Duchu Świętym, one zostały powykrzywiane. Ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy zstąpi na was i będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei i w Samarii, aż po krańce ziemi. Moc Ducha Świętego jest do wzięcia
dla każdego, kto chce. Dla każdego, kto chce, kto postanowi w swoim życiu, że chce. Wiecie, chrzest w Duchu Świętym został sprowadzony do tego, kto się modli na językach, w jakim języku się modli. Ale weźmiecie moc Ducha Świętego. Moc Ducha Świętego. I teraz zobaczcie. I będziecie mi świadkami. W Jerozolimie, w Judei, w całej Samarii, aż po krańce ziemi. Ja się przyglądam w słowach, które czytam. Wiecie, ja patrzę. Bo mówiłem też o tym ostatnio. Tu nie jest napisane. Weźmiecie moc Ducha Świętego, aby pozałatwiać wszystkie swoje sprawy. Do tego się często sprowadza. To jest wszystko przy okazji. Ale ja patrzę na swoje serce, patrzę na swoje życie. I będziecie mi świadkami. Czy ja jestem świadkiem Jezusa w każdej sytuacji? W każdej sytuacji. Czy to jest cel mojego życia? Czy to jest pragnienie mojego życia? W Jerozolimie, w Judei, w Samarii i aż po krańce ziemi. To mnie rozwala. Możemy tak żyć. Mamy moc. Mamy moc do tego, żeby tak żyć. Zobaczcie. Autorytet, czyli władza, została przekazana Kościołowi, a moc jest do wzięcia poprzez chrzest w Duchu Świętym. Jeśli narodziłeś się z Bożego Ducha, tak, i przyjąłeś chrzest w Duchu Świętym, to posiadasz władzę i posiadasz moc do sprawowania tej władzy. To jest kompletny zestaw. Kompletny zestaw. Władza i moc do sprawowania tej władzy. Jesteś więc prawnie legitymowany przez samego Boga, tak? Do sprawowania tej władzy. Przede wszystkim w swoim życiu, ale również jakby w życiu innych ludzi, którzy rozpoznają w tobie autorytet, udzielają ci jakby tego autorytetu do ich życia, tak? No i zostałeś wyposażony przez samego Boga w moc z nieba, aby tę władzę sprawować. Ale to wszystko, o czym tu mówię, jest dostępne tylko przez wiarę. Przez wiarę. Przez wiarę. Czasami szukają ludzie drogi na skróty. Przez wiarę. Kończąc już powoli, bardzo ważne przy tym jest, dla mnie to jest bardzo ważne, wierzę, że dla was też, abyśmy nigdy nie zapomnieli, że to wszystko zostało nam dane, i ta władza, i ta moc, tak? Abyśmy czynili uczniami wszystkie narody, głosząc prawdziwą i pełną Ewangelię, tak? I abyśmy byli świadkami Jezusa. Abyśmy byli świadkami Jezusa. Mnie to dotyka. Wiesz, wiecie, każdy z nas ma jakieś okoliczności, jakieś trudności, z czymś się zmagamy. Kiedy biorę to słowo, mówię, Boże, przepraszam Cię, że moje myśli wędrowały koło jakichś takich pierdół, jakichś takich okoliczności. Wracam sobie często do Gedeona, choć nie był narodzony z Bożego Ducha. Analizuję jego życie wzrostowe, bo ono mnie buduje, a Gedeon swoim życiem oddał chwałę Bogu, tak? Kluczem do tego wszystkiego są dwie rzeczy, to jest jako ostatnie zdanie, tak? Podsumowując. Zgoda z Bogiem i wiara Bogu. Wiara Bogu. Amen.